Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: widzieliśmy Pana. Ale on rzekł do nich: jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i ręki mojej nie włożę w bok jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte. Stanął po środku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok. I nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś, dlatego że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Oto słowo Pańskie. Pierwszy piątek miesiąca, kiedy w sposób szczególny czcimy serce Pana Jezusa, Jego mękę na krzyżu, Jego rany, to serce, które zostało otwarte z miłości dla nas, które płonie tą miłością gorejącą, które sprawiło, ta miłość sprawiła właśnie, że Jezus nie mógł wytrzymać, żeby nie stąpić właśnie na ziemię. I ta piękna Ewangelia dzisiaj pokazuje nam właśnie te rany, które są na ciele Chrystusa. I Tomasz i uczniowie kontemplują te rany, wpatrują się, żeby zobaczyć faktycznie, żeby po tych ranach poznać Chrystusa, rozpoznać tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Jezus zostawił tylko 5 ran. Wszystkie pozostałe zniknęły. Nie ma ran na ciele. Ale te pozostawił, aby móc przypominać sobie o tym, jak bardzo kocha człowieka. Jest piękne słowo, które jest zapisane w księdze Izajasza: oto wyryłem ciebie na moich dłoniach. Możemy sobie pomyśleć, że kiedy Chrystus patrzy na te swoje dłonie, bo ciało nadal ma, ciało ludzkie, przemienione, kiedy patrzy na te dłonie, to zawsze sobie Chrystus przypomina, że kocha, że umarł za nas, przypomina sobie o nas. To są te ślady, które zostają. Każda spowiedź święta jest uczestnictwem właśnie w tym, co Chrystus nam wysłużył na krzyżu. Jesteśmy zanurzani w Jego krwi, w tych ranach, które nas zbawiają, które nas uzdrawiają. W Jego ranach jest nasze uzdrowienie, jak śpiewamy w jednej pieśni. Dzisiejsze czytania z tej liturgii, ze święta Tomasza Apostoła, pokazują nam, jak bardzo potrzebujemy Chrystusa. Wspomniane rany z Ewangelii, te rany, które zbawiają nas, które nas umacniają, które nas prowadzą, ale również widzimy dzisiaj w tym czytaniu pierwszym z listu do Efezjan, że też potrzebujemy Chrystusa w naszym życiu. I są tam takie piękne dwie metafory użyte. Ten list jest pisany do tych, którzy pochodzą ze środowiska pogańskiego, a stali się chrześcijanami. Można sobie trochę pomyśleć, że czuli się trochę obco, trochę takimi przychodniami, którzy przybyli skądś, a nigdy tak jakby nie byli w tej wspólnocie chrześcijańskiej. Obcy. Natomiast autor tego listu chce im przypomnieć o tym, że nie jesteście już obcymi. Nie jesteście przychodniami, ale jesteście jedno z nami. Jesteśmy wspólnotą. I mówi o tym, że jesteście współobywatelami. Kogo? Świętych. Świętych, ton hagion, to znaczy, że jesteście
inkorporowani do Kościoła, jesteście włączeni przez chrzest właśnie do Kościoła, od Chrztu Świętego, przez Ducha Świętego macie wspólnotę. Obcy i przechodni to jest taki stan poprzedni tych ludzi i to jest taki stan, kiedy ktoś krąży wokół domu, do którego nie może trafić. Stąd właśnie to bycie obcym to nie jest tylko to, że jest człowiekiem, który gdzieś tam indziej ma dom. To bardziej o to chodzi, że jest w ogóle tym, który nie trafia do swojego domu. Natomiast dzięki temu, że jesteśmy ochrzczeni, jesteśmy włączani do wspólnoty, do mistycznego ciała Chrystusa, bo o tym jest mowa właśnie w krótkim fragmencie z listu do Efezjan. I autor tego listu używa takich dwóch metafor, żeby nam jeszcze bardziej uświadomić, co dla nas oznacza to, że my jesteśmy właśnie włączeni w tę wspólnotę. Pokazuje nam, dlaczego my potrzebujemy Chrystusa w naszym życiu. Dlaczego bez Chrystusa nie moglibyśmy funkcjonować jako chrześcijanie. I pierwsza metafora to jest właśnie porównanie do głowy. Chrystus jako głowa Kościoła. Wiemy, że ciało bez głowy nie jest w stanie istnieć. No, czasami jest tak, że w jakimś nieszczęśliwym wypadku człowiek straci czy rękę, czy podczas choroby odetną mu nogę, czy w jakiś inny sposób będzie miał ubytek. Ale bez głowy nie jest w stanie funkcjonować ciało, dlatego że umiera. Dzisiaj jest dużo kwestii związanych ze śmiercią mózgu, kiedy też dyskusje nadal trwają, kiedy człowiek umiera, pnia mózgu, czy tak dalej. Natomiast nie jest w stanie ciało funkcjonować. A drugi obraz, druga metafora, której używa autor listu do Efezjan, to jest właśnie fundament. Jesteście tymi, którzy są, gdzie Chrystus w tej budowli jest głowicą węgła, sam Chrystus. I na tej głowicy węgła dopiero później są budowane fundamenty. To znaczy ta głowica węgła jest taką zasadniczą częścią tego fundamentu. I bez fundamentu nie ma budowli. Piękne dwa obrazy, które chcą nam pokazać to, że my potrzebujemy Chrystusa, dlatego że bez Niego, tak jak ciało nie istnieje, tak samo fundament nie jest w stanie istnieć. I to czytanie przypomina nam o tym, że my jesteśmy tymi, którzy w swoim życiu jako chrześcijanie, żeby wzrastać dzięki Duchowi Świętemu, o którym było we wstępie, potrzebujemy Jezusa Chrystusa jako chrześcijanie. Inaczej jesteśmy tymi, którzy w jakiś sposób są wybrakowani. Ten fragment z listu do Efezjan to jest takie wyznanie wiary. Gdybyśmy przeczytali trochę wcześniej, od 11 do 21 rozdziału, ten drugi wersetu, ten drugi rozdział listu do Efezjan, to byśmy mieli wyznanie wiary. W jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. I teraz zobaczmy na świętego Tomasza. Tego, który, no wiadomo, gdzieś zwątpił, okazał się niewiernym. Ale on w swoim życiu miał taki moment, kiedy również wyznał swoją wiarę w Chrystusa i to w momencie, kiedy Chrystus szedł do Jerozolimy, szedł do Betanii, przybliżał się do miejsca, szedł, aby wskrzesić Łazarza, ale zbliżał się do miejsca, gdzie mógł zginąć. Apostołowie wiedzieli, że jest niebezpieczeństwo. I papież Benedykt XVI tak napisał o Tomaszu, tak powiedział o Tomaszu w 2006 roku podczas swojej katechezy na placu świętego Piotra, podczas audiencji generalnej. Przy tej okazji Tomasz powiedział do swoich współuczniów, jak Chrystus miał się wydawać właśnie iść do Betanii, chodźmy także i my, aby razem z Nim umrzeć. Ta jego determinacja w naśladowaniu mistrza jest naprawdę wzorcowa i daje nam cenną naukę. Objawia całkowitą dyspozycyjność w przylgnięciu do Jezusa, aż po identyfikowanie własnego losu z Jego losem oraz chęć podzielenia z Nim najwyższego doświadczenia śmierci. Najważniejsze jest nigdy nie oderwać się od Jezusa. Gdy Ewangelie używają słowa naśladować, oznacza to, że chcą powiedzieć, iż tam, gdzie udaje się Jezus, musi iść również Jego uczeń.
ten sposób życie chrześcijańskie definiuje się jako życie z Jezusem Chrystusem. Życie do przymierzenia razem z Nim, do przemierzania razem z Nim. To, co realizuje się między apostołem a jego chrześcijanami, dotyczy przede wszystkim związków między chrześcijanami a samym Jezusem. Razem umrzeć, razem żyć, trwać w Jego sercu tak, jak On trwa w naszym. Zadziwiające, w jaki sposób papież Benedykt interpretuje te słowa świętego Tomasza Niewiernego. Chodźmy także i my, aby razem z Nim umrzeć. Naśladowanie Chrystusa. Najważniejsze jest nigdy nie oderwać się od Jezusa. Jak się odrywasz od Jezusa, odrywasz się od głowy i nie będziesz w stanie mógł żyć. Nie będziesz miał życia duchowego, nie będziesz miał pełni. Tak samo, jeżeli właśnie zabraknie tego Chrystusa, nie będzie fundamentu zasadniczego i nie będzie wzrastał przez Ducha Świętego. Czasami człowiek myśli w swojej pysze, że może bez Boga, może po swojemu. To, co było w raju, tam gdzie człowiek w pysze sprzeciwiał się Bogu. To jest ta pokusa, która jest. Natomiast Pan Bóg ciągle zaprasza nas do tej głębokiej relacji z Nim. Tak jak On trwa w nas, w sercu Jezusa. Święta Małgorzata Maria Alacoque słyszała właśnie te słowa, kiedy Chrystus mówi, że bardzo pragnie tego, aby człowiek był blisko Niego. Aby Chrystus, żeby być jeszcze bliżej nas, wstępuje, aby objawiać świętej Małgorzacie Alacoque, pokazać to serce zranione, przebite dla człowieka. Święty Tomasz też jest nazywany bliźniakiem. Benedykt XVI mówi właśnie o tym, że imię jego pochodzi od rdzenia hebrajskiego ta-am, co oznacza bliźniak. I w rzeczywistości wiele razy jest nazywany didymos. Tak to właśnie jest tłumaczone na grecki. Czyli jest bliźniakiem. Z tradycji mówi się, że miał może siostrę bliźniaczkę, Lizję. Według innej tradycji być może miał brata bliźniaka, Eleazara. Ale może też być twoim bliźniakiem. Twoim bliźniakiem właśnie w wierze, w takim twojej drodze do Chrystusa. Być może nie masz takiej gotowości dzisiaj, aby umrzeć z Chrystusem, a może masz taką gotowość, aby naśladować Chrystusa zawsze i wszędzie z Nim iść. Żeby zawsze, nie tylko, że Chrystus tobie towarzyszy, ale ty idziesz za Chrystusem, chcesz żyć tak jak Chrystus. I być może jest też tak, że może masz jakąś wątpliwość w swojej wierze. Tak jak święty Tomasz wtedy, kiedy nie widział Chrystusa zmartwychwstałego i chce się upewnić. Grzegorz I Wielki, święty papież, w jednej ze swoich homilii przypomniał w dzień wspomnienia tegoż apostoła, że w jakiś sposób też może być zasłużonym dla nas, bo jego niewiara tak jakby przekonała jeszcze bardziej apostołów, którzy zobaczyli, że faktycznie dotknął tych ran. Więcej mianowicie nam Tomasza niewiara do wiary służy, mówi święty Grzegorz, niż wiara wiernych uczniów. Ponieważ kiedy ten do wiary został doprowadzony przez dotyk, nasz rozum odłożył wszelką wątpliwość i umocnił się w wierze. Włóż tu palec twój, czytamy w Ewangelii, i oglądaj ręce moje, i wyciągnij rękę twoją i włóż w bok mój, a nie bądź niewierny, nazywa go Chrystus, ale wierny. W ten sposób to, że dotknął, że włożył palec, dla nas może być umocnieniem. Dla uczniów pewnie było, że tak jakby faktycznie okazało się, że to faktycznie można tam ten palec włożyć. Natomiast święty Augustyn komentuje w ten sposób Tomasza. Widział i dotknął człowieka, ale wyznawał swoją wiarę w Boga, którego nie widział ani nie dotykał. Jednak gdy widział i dotykał Go, chciał wierzyć w to, w co aż do tej chwili wątpił. Dotykając człowieka, dotknął Boga i uwierzył w to zmartwychwstanie Chrystusa. Natomiast dla nas, którzy nie mamy możliwości dotknięcia Chrystusa, Jego ran, bo nie widzimy Chrystusa zmartwychwstałego, zasługą jest to,
że wierzymy pomimo tego, że dotykamy. Papież Benedykt XVI, cytując Akwinatę, innego Tomasza, właśnie tego z Akwinu, mówi: zasługuje o wiele bardziej ten, kto wierzy bez widzenia, od tego, kto nie wierzy, pomimo że widzi. Zasługuje ten, kto wierzy bez widzenia, bardziej niż ten, kto wierzy pomimo widzenia. Prośmy dzisiaj w tej Eucharystii o to, aby Chrystus umacniał naszą wiarę. Prośmy o Ducha Świętego, abyśmy pomimo tego, że nie widzimy tak naocznie w naszej wierze Chrystusa, że Go nie możemy dotknąć, abyśmy mieli wiarę w to, że chcemy być blisko Niego, że On faktycznie zmartwychwstał, że jest Bogiem. I abyśmy pragnęli z Nim być, jako też czasami zaufali Bogu, że nie jesteś w stanie funkcjonować bez głowy, będąc ciałem. Zaufali w to, że nie wybudujesz swojego domu bez Chrystusa, bo potrzeba tego zaufania. Ileż tu młodych ufa bardziej sobie, że wybudują, poradzą sobie, zrobią. Czasami nasze dni tak wyglądają. Wstajesz rano i ci się wydaje, że no jakoś sobie poradzę. Przetrwam bez tej modlitwy, a może bez mszy niedzielnej, a może właśnie w te wakacje trochę sobie odpuszczę. Niech święty Tomasz Apostoł wyprasza nam tę łaskę, byśmy byli głęboko przekonani, że chcemy naśladować Chrystusa, to znaczy być z Nim złączeni zawsze. Może z tym pragnieniem właśnie. Chcę umrzeć razem z Tobą. Pójdę z Tobą, Chryste, tam, gdzie Ty pójdziesz. Tak, aby moje drogi, mój dzień był zawsze tym momentem, kiedy kroczę za Tobą. O taką mocną wiarę dla nas dzisiaj przedstawiennictwo świętego Tomasza módlmy się, byśmy byli tymi, którzy naśladują Go, którzy są Jego uczniami.